Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A kolejnym gościem poranka siódma, dziewiąta jest pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam o poranku. 29 listopada, więc już za kilka dni w Warszawie odbędzie się konferencja w obronie obrońcy poświęcona nauczaniu papieża Jana Pawła II oraz serii perfidnych ataków, które obserwujemy w ostatnich tygodniach. O samej konferencji jeszcze za chwilę, ale nie da się uciec od tego, panie prezesie, że rzeczywiście w ostatnich tygodniach, miesiącach obserwujemy wyjątkowo liczne, skandaliczne, perfidne, rzecz jasna, ataki na świętego Jana Pawła II. Z czego pana zdaniem to wynika, że właśnie teraz takie ataki mają miejsce i pochodzą, wydawać by się mogło, z różnych miejsc, różnych środowisk? Tak, ja uważam, że ta kampania, która została wymierzona właśnie w postać świętego Jana Pawła II i zarazem jego dziedzictwa, jest kampanią zamierzoną, zaplanowaną i skutecznie w jakimś stopniu realizowaną. Uważam, że jest to przedsięwzięcie, które ma na celu obalić autorytet papieża pochodzącego z Polski i jednocześnie taką sprawić, że katolicy zaczną się zastanawiać, czy rzeczywiście postać świętego Jana Pawła II była taką postacią pomnikową, zasługującą na wielki autorytet, wielki szacunek. Ponieważ sugeruje się tutaj pewne zaniechania ze strony papieża Jana Pawła w trakcie, kiedy był na stolicy Piotrowej. Jednocześnie te oskarżenia są na tyle bulwersujące, szokujące i nie mające wielu podstaw, że przeciętny katolik zaczyna się zastanawiać, czy rzeczywiście one są słuszne. Ma to doprowadzić z pewnością do obalenia autorytetu papieża, który mimo wszystko w polskich rodzinach wciąż jest bardzo, bardzo ceniony. Nawet jeśli tego na co dzień nie widać, jeśli tego nie wyrażamy na co dzień, to mimo wszystko jest to postać pomnikowa i obalenie tego autorytetu doprowadzi do tego, że środowiska antyklerykalne, liberalne, lewicowe, zainteresowane właśnie obniżeniem poziomu religijności polskiego społeczeństwa, no będą miały utorowaną, łatwą drogę do tego, żeby faktycznie zmniejszyć jeszcze radykalnie religijność w Polsce. To z pewnością zaplanowana kampania i tak to właśnie postrzegam. No właśnie, bo nie da się ukryć, że naturalną konsekwencją tego, że gdyby ta kampania odniosła sukces i gdyby udało się zdyskredytować świętego Jana Pawła II, no to automatycznie oczywiście osłabia to jego dziedzictwo, czy wręcz można powiedzieć niszczy, no bo jeżeli uda się lewicy i nie tylko doprowadzić do tego, że autorytet świętego Jana Pawła II w oczach Polaków upadnie, no to w ślad za tym oczywiście jego ogromne dziedzictwo. Dziedzictwo na różnych polach, wykraczające daleko poza religię i Kościół. Zgadza się i tutaj wielokrotnie oczywiście mówiliśmy o tym, jakie było nauczanie papieża w kwestii ochrony życia, prawa do życia, ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ochrony rodziny. I wydaje się, że te środowiska lewicowe, liberalne, które prowadzą tą kampanię hejtu i perfidnych ataków, są właśnie nastawione na obalenie tego jego nauczania właśnie w tym kontekście, w tym konkretnym obszarze. Doprowadzi to rzeczywiście do podważania nauczania Kościoła w kwestii ludzkiej seksualności, moralności, bo przecież jeśli oskarży się papieża o to, że wiedział o potencjalnych, prawda, skandalach seksualnych z udziałem jakichś biskupów, księży, kapłanów i nic z tym nie zrobił, jeśli takie oszczerstwo zostanie uznane przez opinię publiczną za prawdę lub przynajmniej w jakimś stopniu prawdę, to rzeczywiście prosta droga do tego, żeby przeciętny katolik stwierdził, skoro papież był taki zły, mówię tu oczywiście o sytuacji potencjalnej, no to tym samym jego nauczanie w kwestii ludzkiej seksualności rzeczywiście było jakimś absurdem, no bo w tym momencie to się ze sobą bardzo mocno kłóci. Dlatego takie ciężkie działa zostały wyprowadzone, ponieważ chodzi właśnie o doprowadzenie do sytuacji, aby ten autorytet i to nauczanie, dziedzictwo papieża w zakresie ludzkiej moralności, seksualności obalić. To jest prosta droga oczywiście do tego, żeby realizować dalej plan promocji ideologii, agendy LGBT, jednocześnie promocji tak zwanych homomałżeństw, związków partnerskich. A zatem no, to jest po prostu pójście jak po pewnym sznureczku, prawda? To jest kampania, która ma doprowadzić do tego, żeby zaimplementować właśnie te postulaty środowisk LGBT w życiu społecznym i nie mieć już tego punktu właśnie odniesienia, jakim jest sam Jan Paweł II i zarazem jego właśnie nauczanie. Nie negując tego, że to jest zaplanowana i celowa kampania, ale wiemy doskonale, że okoliczności także mają znaczenie. I może to jest też także paradoksalnie moment dla środowisk konserwatywnych, pro-life, katolików, by zastanowić się, jak do tego doszło, jak to się stało, że jesteśmy w takim, a nie w innym momencie. I może to jest także
kamyczek do ogródka dla wszystkich środowisk katolickich, konserwatywnych, by zastanowić się, czy być może nie wszystko poszło tak, jak powinno. No bo z jednej strony oczywiście starsze pokolenia doskonale będą pamiętać świętego Jana Pawła II ze swojego życia, z tych rzeczy, których dokonał, z przełomów historycznych, ale nie tylko. Z kolei dla młodszych pokoleń bardzo często papież jest po prostu nieznany. Może za mało było promowania jego nauczania, może za mało było promowania różnych mądrych rzeczy, a za dużo przedstawiania na przykład takiego w obrazu, w cudzysłowie, cukierkowego, no co potem prowadziło do spłycenia bardzo często o wizerunku świętego Jana Pawła II i także jego nauczania, no co teraz po prostu może w dobie laicyzacji zbierać żniwo. Wydawać by się mogło, że w dobie właśnie takich ataków potężnych, perfidnych na postać papieża Jana Pawła II tu w Polsce, powinniśmy natychmiast reagować jako opinia publiczna, opinia katolicka, także ludzie młodzi, ale oczywiście także osoby, które miały taką możliwość, żeby zaznać tej bytności papieża na stolicy Piotrowej i pamiętają go, jaki był, czego nauczał. Z drugiej strony okazuje się, że trochę jednak śpimy. My jako naród, który wciąż w jakimś dużym stopniu uczęszcza do kościoła, jest praktykujący, nie robimy nic albo robimy stanowczo za mało. Wydaje mi się, że to może być konsekwencja tego, że w pewnym momencie zaczęliśmy trochę trywializować postać papieża. Rzeczywiście ten wizerunek cukierkowy, miłego, sympatycznego, starszego człowieka, który kocha ludzi, kocha świat, został chyba właśnie ten wizerunek został postawiony jako pierwszy, jako ten frontalny, gdy mówiliśmy o papieżu, a zapominaliśmy trochę o faktycznym jego nauczaniu i oczywiście konsekwencji tego nauczania i zarazem podstawy, fundamencie tego nauczania, dlaczego jego listy apostolskie, adhortacje, czy inne dokumenty były właśnie takie, dlaczego zawierały swoje elementy dotyczące obrony życia, obrony małżeństwa, obrony rodziny, z czego to konkretnie wynikało. O tym na pewno zapomnieliśmy, nie tylko na poziomie nauczania młodzieży, ale myślę, że także po prostu byliśmy tak zachwyceni tą postacią wyjątkową świętego, że zapomnieliśmy o podstawie, o fundamencie. Myślę, że to też nie był element taki, który obserwowaliśmy w kościołach podczas chociażby kazań. Raczej skupiali te kazania, raczej mam wrażenie, kojarzyły nam się ze wspomnieniami papieża, jak to przyjeżdżał do Polski i witało go kilka milionów osób na Placu Zwycięstwa w Warszawie na przykład. I wydaje mi się, że to jest ten minus, który spowodował, że dziś jest sytuacja taka, a nie inna, że nie reagujemy, nie bronimy, nie stajemy w obronie. Bardzo żałuję, że tak się wydarzyło, ale chyba nic z tym już nie zrobimy. Dlatego w tym momencie trzeba faktycznie zmienić trochę tok myślenia o tej sytuacji i zacząć przede wszystkim na nowo studiować, edukować, przypominać sobie, jakie było nauczanie papieża rodziny, bo tak też był nazywany, w szczególności w tym czasie cywilizacyjnej wojny, w zasadzie pomiędzy cywilizacją życia, cywilizacją śmierci. To jest bardzo istotny moment i tu teraz powinniśmy rzeczywiście dokonać pewnego zwrotu i pójść do przodu z nową energią i stawać w obronie papieża, ale jednocześnie przypominać sobie jego nauczanie. Wyjął mi pan to z ust, bo o to chciałem zapytać, ale rzeczywiście nie pozostaje mi nic innego, jak przyłączyć się do tej zachęty, do tego apelu, by sięgnąć do nauczania papieża Jana Pawła II, by sięgnąć do encyklik, do dokumentów, które zmieniały nie tylko Kościół, ale tak naprawdę całą ówczesną rzeczywistość, bo bardzo często to były prawdziwe przełomy, zwłaszcza, że święty Jan Paweł II to był, że tak posłużę się takim kolokwialnym określeniem, tytan intelektu. Panie prezesie, wspomniał pan o tym, co możemy zrobić, ale możemy także się edukować i nawiązuję do tego, o czym wspomniałem na początku. 29 listopada w Warszawie odbędzie się państwa konferencja w obronie obrońcy. Kto weźmie w niej udział i czy nasi słuchacze, czy wszyscy zainteresowani mogą także przyjść i posłuchać i dowiedzieć się czegoś nowego? Centrum Życia i Rodziny w odpowiedzi właśnie na ten program hejtu, zaplanowany program hejtu na postać papieża, zorganizowało konferencję pod tytułem W obronie obrońcy. Jest to konferencja właśnie w obronie dziedzictwa papieża Jana Pawła II. 29 listopada, czyli w najbliższy wtorek, spotykamy się o 16:30 w Centrum Kształcenia Młodzieży Kuźnia przy ulicy Stawki 4 w Warszawie.
W konferencji weźmie udział m.in. ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Janusz Kotański, który jest byłym ambasadorem Polski przy Stolicy Apostolskiej, więc będzie miał naprawdę bardzo dużo ciekawych, zakulisowych pewnie w jakimś stopniu informacji i relacji, którymi będzie mógł się z nami podzielić. Także i mi przypadnie skromna rola w tej konferencji. Będę mówił o tym, jak faktycznie wyglądają te medialne ataki na Jana Pawła II. Przytoczę konkretne przykłady i pokażę, z czego one wynikają, jaki jest ich cel. I na zakończenie jeszcze redaktor Paweł Chmielewski, który będzie mówił także o problemach w samym Watykanie, bowiem Papieska Akademia Życia założona przez papieża Jana Pawła II dziś przybiera zupełnie inną formę, mianuje się chociażby zwolenniczki aborcji do tej akademii. Warto o tym rozmawiać, warto wyposażyć się w taką wiedzę, a wszystkie szczegóły na stronie internetowej brońmyjp2.pl. Tam jest informacja, gdzie i kiedy się spotykamy. Wszyscy oczywiście mogą wziąć udział w konferencji, wstęp jest wolny, ale gdyby ktoś chciał wziąć udział w formie online w tej konferencji, także jest to możliwe i na stronie internetowej brońmyjp2.pl oraz w naszych mediach społecznościowych znajdują się informacje, jak dołączyć do konferencji w formie online. Serdecznie Państwa zapraszam, to warte uwagi wydarzenie i myślę, że bardzo interesująca treść. My także oczywiście Państwa zapraszamy. Jeżeli ktoś będzie w Warszawie, jeżeli ktoś będzie miał chwilę, to oczywiście zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji. 29 listopada, 16:30 w Centrum Kształcenia Młodzieży Kuźnia przy ulicy Stawki 4B w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Życia i Rodziny. Panie prezesie, tu musimy postawić kropkę, bo czas naszej rozmowy dobiegł końca, ale nie zapewne, niestety, do tematu będziemy jeszcze wracać. Niestety, bo jak znamy środowiska lewicy i środowiska antyklerykalne, te ataki zapewne nie ustaną, tylko będą jeszcze bardziej nasilone, jeszcze bardziej intensywne. Tym bardziej zachęcamy wszystkich Państwa do sięgnięcia po wiedzę, po argumenty, ale także przede wszystkim do nauczania świętego Jana Pawła II. A moim i Państwa gościem poranka 7:09 był Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Uprzejmie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. 7:09. Twój początek dnia.